2016. Technik baza. Czarodziej level 19. Bądź mną. Albo lepiej nie. Nazywasz się taki Makub. Masz dużo kumpli, ale tylko z klasy. Lubisz sobie fapać. Robisz to bardzo często. Kumple wiedzą i się śmieją, ale masz wyjebane eksy. Najczęściej fapiesz do zdjęć facetki z Anglika. Uwielbiasz lekcje z nią. Ale twój kościej bardziej. Potrafi go odzipować w 120%. Hehe. Ubolewasz na swoim spierdoleniem, bo nauczycielka nie wie nawet, jak masz na imię. Gdy nudzi ci się hartowanie Grzegorza z pamięci, oglądasz swoje fab stronki. Masz ich bardzo dużo. Gdy już zakończysz rękodzieło, lurkujesz uczucia. Czujesz dobrze, człowiek JPG. Chcesz się uczyć, a to znajomki. Grasz w League of Legends? W sumie, czemu nie? Tak bardzo wyjebane JPG w szkołę. Ucz się tylko na angielski. Jedyny sens twojego życia. Kręć śmigiełkiem przed spaniem. Myśl o pusi nauczycielki. Instant wytrysk awi. Wracasz do technik bazy. Masz infę. Wychodzisz na przerwę. Ktoś odpala ci w tym czasie na kompie pornola. Spodziewasz się tego, bo zawsze tak robią. TBW. Wracasz do klasy, a pani stoi koło twojego kompa. O kurwa, JPG! Pyta się, co to ma znaczyć. Jesteś zestresowany i odpowiadasz, że nie wiesz. Nauczycielka w szoku. Czujesz, jak rośnie ci boner, bo laska na filmie dobrze ciągnie. O kurwa, Wiesz, że musisz spuścić z siebie ciśnienie. Nauczycielka każe ci to wyłączyć, ale masz już boner exe. Wybiegasz z klasy, zakrywając swojego kościeja. Wszyscy wiedzą, co teraz nastąpi. Śmieją się. Ale masz wyjebane. Myślisz tylko o fapaniu i o tej lożce z filmiku. Biegniesz szybko do kibla. Wszystkie kabiny zajęte, ale to technik baza. 20 loszek w szkole. Lecisz do babskiego z nadzieją, że nie ma tam żadnej. Badasz, czy teren czysty. Już nie wytrzymujesz, wchodzisz i ściągasz spodnie. Chwytasz go w rękę i wchodzisz do kabiny. Nie zauważyłeś, że siedzi tam loszka. Jesteś wysoki, a ona siedzi w kiblu. Przez przypadek wkładasz jej do buzi. Zamykasz oczy. Jest dobrze. Jest ci tak dobrze. Lożka ssa. Czujesz życiowy wygryw. W końcu wyjdziesz ze spierdolenia. Otwierasz oczy, a tam najbrzydsza laska w szkole. Takie minus 2 na 10. Nie ma co się dziwić, bo to technik baza, gdzie są sami faceci. Chcesz uciekać. Jednak laska mocno ssa i nie chce puścić. Słyszysz, jak kumple cię wołają na korytarzu. Dochodzisz do wniosku, że wyjebane i dobrze ciągnie. Czujesz, że twój boner zaraz eksploduje. Nagle laska chce coś więcej. Nie wierzysz w to. Twój największy wygryw, a jednocześnie przegryw, bo minus 2 na 10. Postanawiasz uciekać. Lożka cię obezwładnia butelką. Po czasie budzisz się z głową w kiblu. Twoje włosy są ujebane w gównie. Ale to nie problem. Strasznie boli cię dupa. Uświadamiasz sobie, że lożka była chłopem i cię wydymała. Jesteś w szoku. Czujesz największy przegryw w życiu. Chcesz umyć włosy w umywalce. Nagle do kibla wchodzi twoja nauczycielka angielskiego. O kurwa, MP3. Pyta, co się odjebało. Pokusa jest zbyt silna. Łapiesz ją za cyca. Dziwka chce dzwonić po bagiety. Jeb jej szczotką od kibla. Wybiegasz z kibla. Wszyscy mają z ciebie bekę. Ogarniasz, że lożka minus 2 na 10 wysłała film znajomkom. Biegniesz na pociąg. W wagonie ogarniasz, że spodnie zostawiłeś w kiblu. Konduktor wypierdala cię z pociągu. Wracasz 10 kilometrów z buta do swojej wsi zwanej Anonin. Masz nadzieję, że tam nikt nie wie o tym. Jednak ludzie, widząc ciebie, mają już bekę. Domyślasz się, że wszystko poszło w świat. Wbijasz do domu. Postanawiasz zmyć z siebie hańbę. Kąpiesz się. No i niuplasz dzyndla. Słyszysz otwierające się drzwi. Ojciec wchodzi ci do wanny. W stroju papaja. Spierdalasz z łazienki. Postanawiasz już całe życie piwniczyć. 2K16. Wracasz do tech bazy. Nadal jesteś czarodziejem. Lodziko Transola się nie liczy. Znajomki się śmieją. Odwiedzasz codziennie pedagoga. Nauczycielka od Angola strzeliła sobie samobuja. Spotykasz na korytarzu Transola ze swoimi ziomkami. Wkurwiony Makub JPG. Pizgasz Transolowi z bani. Jego, jej znajomów rozpierdalasz w 4 sekundy. Bijąc low kicka w czoło, drugiego kopiesz w jaja, czujesz się jak pierdolony Lee Sin. Widzi to lożka 11 na 10. Mówi: Makub, jaki ty jesteś męski. Instant boner. Lożka to zauważa. Odgryza wargi, po czym wypierdala ci soczystego buta w jaja. Lożki to kurwy JPG, zwijasz się z bólu. Twój przyjaciel został mocno naruszony. Twoja erekcja już nie będzie taka harda. Co najmniej przez 2 tygodnie. Ale chuj, wyciągasz z pleżaczka setkę, zauważasz, że znajomki wrzucili ci tam 2 podwójne dildosy, lapka i 4 dyski twarde.
Myślisz sobie, będzie hajs na skiny. Opierdalam szkołę JPG. Wypijasz setkę, katecheta widzi cię na korytarzu, mówi: Makub, ty jesteś pijany. A ty taki chuj, wyciągasz drugą z kieszeni i obracasz na jego oczach. Tag life. Jesteś takim trochę celebrytą w szkole. W końcu wychowawczyni wie, jak masz na imię. W drodze do klasy zastanawiasz się, jakiego pornuska obejrzysz w domu. Już wiesz, że to będzie MILF. Czujesz, że twój rycerz pomału wraca do formy. Z naciskiem na pomału. Pewnie twój kutas czuje się jak szpilka po walce z Wajderem. Wchodzisz do klasy, ostatnia lekcja, matma. Nauczyciel ma z ciebie bekę. Każe ci obliczyć objętość kibla. Znajomki płaczą ze śmiechu. Wkurwiasz się, zdejmujesz spodnie i sikasz pod tablicą. Nie będzie matematyk, pluł ci w twarz. Nauczyciel dzwoni po bagiety. Wpierdalają się swaci przez okna. Wyłapujesz dwie buły na pysk. Padasz nieprzytomny. Musisz zapłacić 500 PLN-ów kany. Wracasz do swojej szopy w Anoninie. Po incydencie z ojcem postanowiłeś w niej zamieszkać. Możesz się w niej onanizować 24/7, chociaż katecheta tego surowo zabronił, ale TBW. Idziesz do kościoła. Ksiądz ogląda racuszki na mszy. O kurwa, MP3. Nagle wszyscy w śmiech, bo cię zauważyli. Modlisz się. O normalne życie i wyjście ze spierdolenia. Postanawiasz iść do spowiedzi. Za pokutę ksiądz każe ci wyjechać na pielgrzymkę do Watykanu. Masz się poznać z papajem. Myślisz sobie: fame dojebany. Wracasz do szopy piwniczyć. Znajomki nie chcą grać z tobą w League of Legends. Myślą, że jesteś lekko jebnięty, więc grasz na botach. Nagle mówisz: chuj, trzeba iść spać. Masz nadzieję na fap, ale po incydencie z lożką musisz czekać 30 minut na pełnego kościeja. Zasypiasz, bo jutro czeka cię wyjazd do Watykanu. 2K16. Nastał ten dzień. Dzisiaj jedziesz do Watykanu. Spotkać się z papajem. Czujesz się jak pedofil w miasteczku Bullerbyn. Patrzysz przez lufcik w drzwiach od szopy. O kurwe, łełełeł. Papa mobile już stoi pod szopą. Ubierasz się, zabierasz torbę, wychodzisz. Widzisz przy papa mobilu dwóch wykoksowanych mokebę. Chodziłeś trochę na biologię, wiesz, że taki mokebę może mieć knagę jak twoja noga. Wiesz dobrze, że nie możesz się odwracać do nich plecami, bo inaczej hashtag lewaltywa. Mokebę rapują. Gangsta's paradise. Nagle widzą na blokowisku boisko do kosza. Ich czarna krew aż paruje i rapuje. Nagle jeden z nich wyciąga piłkę z groty Nestle. O kurwa, co za chore pojeby. JPG. Na widok kosza aż dostali erekcji. Szybko spierdalasz za krzak. Dla własnego bezpieczeństwa zaczynają grać. W końcu się przełamujesz. Mogę z wami zagrać? Pytasz. Oni na to: biali nie umieją skakać. Ty na to: Adam Małysz i Magik kurwy? Mokebe chowa fiłkę z powrotem do groty. Mówi, że nie będzie grał z białym gówniakiem. Wsiadasz do papa mobila. Ruszacie w podróż do Watykanu. Ludzie w Anoninie machają ci białymi chusteczkami, które kojarzą ci się tak bardzo z fapaniem. Papa mobile ma silnik od Deulanosa z podtlenkiem od LPG. Zapierdala cię aż 120 na ekspresówce. 40 godzin jazdy mija ci w rytmach 50 cent. W sumie nie taki przegryw. Lubisz 50'ego. Candy Shop to już kurwa znesz na pamięć. Wbija cię na Watykanu. Kolejka do papaja jak za komuny po mięso. Patrz, ludzie tylko stoją na topie i bocie. Ale mid wojny, pierdolisz, idziesz midem. Nagle papaj cię zauważa. Mówi: o, Makub, wreszcie jesteś. Sklejacie pionę. Twoi czarni koledzy po drodze spuścili w pierdol palu białasom. Papaj każe ci iść do sypialni i się przygotować, bo o 22 zaczyna się inba. Hashtag syn marnotrawny wrócił. Nie wiesz, o co chodzi. W sumie ledwo zdałeś testy gimnazjalne. Nastał czas inby. Wbijasz na pełnej kurwie. Patrzy, a z papajem sam król Albanii i Andrzej Duda. O kurwa, MP3. Król nadal załamany porażką z Pudzillą. Shisha u nich wędruje z ust do ust. Papaj zaprasza cię do nich. Pizgasz shiszkę, też wygryw. Wychodzenie ze spierdolenia, loading 36%. Bobek proponuje koks. Andrzej i papaj odpadają. Więc walisz białego szatana w nos. O kurwa, ale jazda JPG! Popuś zaprasza albańskie kurewki. Tańczą na stole w rytm smack that. Budzisz się rano w albańskim raju. Nic nie pamiętaj z inby. Patrzysz, koło ciebie dwie lożki 1000 na 10. Niestety zauważasz także dildo w swoim kakaowym oku. O kurwa, znowu przegryw JPG.
Nagle w drzwiach twojego pokoju stoi Papaj. Z aktem urodzenia. Okazuje się, że Papaj jest twoim biologicznym ojcem. O kurwe, masz mieszane uczucia. Mówi ci, że będziesz jego następcą. Idziesz się przejść. Spotykasz Popka. Proponuje ci poćwiczyć te słynne MMA. Mówisz, no kurwa, w końcu nie będzie nikt do ciebie sapał. Po 3 godzinach treningu umiesz już balachę na kciuka i obrotówkę na jaja. Popuś proponuje w ramach sparingu spuścić w pierdol paru hipsterom. Why not? We Włoszech takich w chuj. Popuś zaczyna od gry wstępnej. Pierdolona armia pedałów w rurkach. Po czym rozpierdala grupkę 20 hipsterów. Sam rozjebałeś 4. Czujesz się jak w trybie Super Saiyan. Czy Papaja pojebało bało? Znowu inba. Lul, ale chuj, idziesz. Wchodzisz na parkiet i nie wierzysz w to, co widzisz. Papaj, Duda i Popek nakurwiają pociąg z daleka. W rytm heszkę w meszkehim. Ale mówisz jolo i się dołączasz. Nagle Popuś nie wytrzymał. Pyta Papaja, ojcze, czy walisz koks? Papaj przystaje na jego pytanie. Zaczyna się ostre pizganie w kinol. Oczywiście ty też spizgany włóczyki. Widzisz, wbijają dobre lochy takie hot zakonnice 15 na 10. Widzisz, że też już są ładnie zrobione, więc przypominasz sobie słowa ziomka z tej bazy. Tylko ciota nie zarucha, gdy pijana jest dziewucha. Więc do dzieła, ogierze. Zaczynasz zagadywać, śmichy, chichy, rozmowa się klei, prawie wygryw. Czujesz już zapach ich kuciapek, myślisz, w końcu zasram. A tu chuj. Podbija do ciebie jeden z mokebe. Wypierdala ci kastetem wszystkie jedynki. Mówi, że masz odpierdolić się od jego matki. Zbierasz się, idziesz do Popusia zajebać w nos. Wraca ci do popołu, ty, Papaj, Popuś, ale bez loszek. Przegryw JPG. Popuś nagle może by tak jebnąć ekstazy. Hehehe, good idea. Łapiecie mega tripa. Myślicie, że jesteście Jedi. Myślicie, że wasze penisy to miecze świetlne. Zaczynacie się nimi napierdalać. Popuś myśli, że jest Lordem Vaderem. Nagle Papaj zadaje krytyka Popusiowi. Krzyczy na cały Watykan, zajebany enemy. Następnie atakuje ciebie, double kill. Budzisz się rano. Czas spierdalać. Za tydzień studniówka. Żegnasz się ze swoim ojcem Papajem. Buzi, buzi, cmok, cmok. Kierowca już na ciebie czeka. Nie są to dwaj mokebe, jest to słynny... Stań się internetowym fejmem. Choć nadal jesteś spierdoliną. Przypomnijmy tym, którzy zapomnieli o tobie przez 2 lata, twoje przezajebiste osiągnięcia życiowe. Czarodziej level 21. King of the Masturbation. Znany również jako Dick Legend. Ale dobra, chuj, do rzeczy. Pewnie chcecie się dowiedzieć, co się działo podczas powrotu z Watykanu i na przezajebistej studniówce, gdzie nadal nie poruchałem, więc czas start.exe. Nie są to dwaj mokebe, jest to słynny Krzysztof Hołowczyc. O kurwe, exe. Ja pierdolię, PNG, o chuj, zielono mi JPG. Znowu przypał. Zżygałeś się ze strachu. Jebie w chuj.exe. Krzychu zaprasza cię do swojej limuzyny. Ta. Limuzyny. Dacia Logan. 1.4 w LPG wyciągniętym ze starego Golfa 2. Dobra. Siadasz z tyłu, czujesz się jak boss. Czuj dobrze, człowiek.exe. Zaraz, zaraz, co tu się od Janie Pawla? Ktoś z nami jeszcze jest. Kto to trzyma mapę na sejdaniu pasażera? O kurwa! Exe! Toż to sam orzeł z nadwisły, Adam L. Testosteron Małysz. Zbyt wiele emocji jak na młodego mieszkańca Anonina. Zejszczałeś się w gacie. Jebie w chuj.exe. Po co Małyszowi mapa? Jebany Krzychu. Oszukał cały naród polski, pierdolony uczony. W nawigacji się tak mądruje, wie wszystko, gdzie skręcić, jak jechać i w ogóle. Pomijając fakt, że raz z tatę jechaliśmy do Gliwica, on nas wyjebał w Kędzierzynie Koźlu. Zawsze mogło być gorzej, na przykład mogliśmy wylądować w Bratysławie. Kurwa, taki wielki kozak, a potrzebuje pasażera z mapą. A podobno zna całą mapę Europy. Czas w drogę. Jednak jeszcze nie. Popek wpierdala się na pełnej kurwie do Daci. Popek jest tak dojebany, że aż jebnął amortyzator w tym rumuńskim gównie. Popuś mówi, że byłby chujem, jakbyśmy nie zalibali w nos na do widzenia. Wyciąga lusterko, wysypuje łupież szatana, zwija 200. Jedna dziura, druga dziura. I już lotosz niczym kura. Dobra, siema, siema i cię nie ma, Popuś. Już tęsknię w chuj.exe. Co tu się od Janie Pawla? Sam Papaj jeszcze leci pożegnać się z synem i to nie z pustymi rękoma. Mówi,
Synu, przyjmij ten pierścień rybaka, musisz go nosić codziennie. Tate, ale dlaczego? On ma mocy wykrywania dziewic w promieniu 250 metrów od twojego kościeja. Ololololololol, będę ruchał w chuj! Ale pamiętaj, wyczuwa też czarodziejów. Niewiasta nim dotknięta odda ci się na 3 noce. Jednak uważaj, gdy dotkniesz nim jakiegoś czarodzieja, zostaniesz zgwałcony analnie przez niego i jego 14 kolegów. O kurweł, boję się. Tato, ja nie chcę tego zakładać. Synu, ale musisz. A chuj, jolo, zakładam. Po pożegnaniu z papajem płakałeś jeszcze 45 minut. Skoro to jest twój ojciec, to kim jest ten pan w którym domu, który cię bije? Krzychu chyba wie, że masz studniówkę za tydzień. Zapierdala jak pojebany. 140 km na godzinę przez zabudowany. Hashtag wariat. Myślisz, skąd weźmiesz kasę na alko? Ostatnie 10 cebulionów wydałeś na transfer na chomiku. Musiałeś ściągnąć filmy Sex Masty i Sex Tape Kim Kardashian. W końcu do czegoś trzeba fapać, cnie. Ciśniecie tak przez 4 godziny, już 180 km na godzinę po autostradzie. Krzychu już zrobił dziurę w podłodze, bo tak napierdala w pedał. Można by rzec, że napierdala pedała jak dres na paradzie równości. W ogóle nie gadacie, wszyscy TBW. Cisza jak na pogrzebie organisty. Nagle Adam się zerwał. Mówi teraz ostatnie zawody turnieju 4 skoczni. Krzychu, jadym pod Bischofshofen. Bao, bao? Adam nam wszystko wytłumaczył, czemu tam musimy jechać. Okazało się, że dostał propozycję walki na KSW, z której skorzystał. Zawalczy na gali wieczoru w Sosnowcu z Radosławem L. z zespołu Weekend. Chciałby się ponapierdalać z Morgim i Schlitzentauerem w ramach sparingu, a przy okazji Fame dojebać i zostać po raz kolejny gwiazdą Super Expressu. Krzychu zaciąga ręczny na środku autostrady. Dacia zapiszczała jak dziewica przy pierwszym dziurkowaniu. Krzychu widać doświadczenie, jebnął w pedał od razu, obroty 6,5 km i przebił się na drugą stronę autostrady. Co prawda Dacia przy tym manewrze straciła zderzak, przednią lampę i koło. Chuj, jakoś dojechaliście pod skocznię. Morgi widząc Adasia niemal skakał z radości. Po czym Adaś jeb go na pizdę, była łokieć, koło wrotek. Co ten Adaś odpierdala? Wykastrował plastikowym widelcem z Tesco Morgiego na sucho. Wkurwieni Austriacy.exe, niczym Austro-Węgry w XIX wieku. A chuj szmaciury, dawaj Krzychu za zabory. Adaś napierdala ich jak w ogniem i mieczem. Za miecze służą narty, Adasia jebnął lepszą pętę niż ty w lolu. O kurwe, Adaś, chyba ci zaraz obciągnę. Nie no kurwa, jednak się wstrzymałeś. Nie dlatego, że się rozmyśliłeś, tylko czas was naglił. A do Anonina jeszcze długa droga, trzeba jebnąć przez Czechy. A propos Czechów, to ze strachu przed Austriakami popuściłeś krecika. W majtkach. Kleks na pół dupy JPG. Makup podkurwiony jak ksiądz przyłapany w saunie z ministrantem. Tylko jedna myśl w głowie. Wejść swojemu pseudo ojcu do łazienki i wrzucić mu włączoną suszarkę do wanny. Niech skurwysyny płoną, kropka JPG. O kurweł. Krzychu, co rozjebał całe Czechy, przejechał w 45 minut. Co gwiazda, to gwiazda. Pomijając fakt, że jechaliśmy linią prostą przez lasy. Krzychu lekko przypudrował nos i chciał się poczuć jak na Dakarze. Wreszcie Anonin, słynna stolica prostytucji, onanizacji i Metina 2. Twój blok JPG. Popłakałeś się z radości. Może to nie to samo co harem papaja. Co prawda u ciebie na klatce mieszkają dwie emerytki z cyckami po kostki, ale jednak to nie to samo. Wbijasz do chaty. Elo, mamę. Gdzie ten oszust? Jaki oszust? No pseudotatę. Znajdujesz drogę do salonu. Lecisz po midzie, a tam czeka już on. W spodenkach Muay Thai. Piszczele ze stali. Okazało się, że pseudotata jest trenerem słynnego polskiego fajtera Marcina N. I zaczyna się jatka. Dostajesz latające na pizdę, rozpierdalasz szklaną ławę z 1754 roku, ale wstajesz, bo wiesz, że nie możesz się poddawać. Tego nauczył cię papaj i popek. Technika miecza świetlnego, loading 69%, czas zebrać staminę do
użycia tak zaawansowanej techniki potrzebujesz spojrzeć na młodą kuciapkę. Więc długo nie myśląc, zresztą ty w ogóle nie myślisz, wybiegasz z prędkością Bolta z salonu, mijasz dwie stare sąsiadki, jednej przydrepnąłeś cycka, ale chuj, lecisz dalej, wpadasz do szopy, gdzie piwniczyłeś, szybko jednym klawiszem odpalasz ostrego pornusa z gatunku Big Tits, kościej alert, alarma, pseudotatę też wbiega, jeb, finish him, kutang w ustach JPG, po jednym głębszym ruchu tatę za nie mówił. Padł jak rażony prądem, wybiłeś mu wszystkie zęby od kłów posiekacze. Technika starożytnych Jedi uratowała ci skórę i kościeja. A tak serio, to kościej i lata hartowania Grzegorza ci pomogły. Po raz kolejny odczuwasz tę satysfakcję, że konar zapłonął. Mijają dwa dni, pseudotatę się wyprowadza. Odczuwasz ulgę. Czuj dobrze, człowiek. Pomyśleć, że musiało cię wyruchać dwóch mokebę, żebyś poczynił takie postępy życiowe. Studniówka tuż, tuż, a tu takie zaskoczenie. List z Watykanu. Okazuje się, że papaj wraca do mamy i będziecie mieszkać razem. W Anoninie. O kurweł! Ja pierdolę, sztos! TVP i MTV wbijają ci na chatę już w sobotę. Będzie się działo. Papaj dodał, że będziesz następcą dronu papieskiego, ale przed tobą jeszcze długa droga, mój druchu. A studniówka już za rogiem. Alożka? 404 not found.